Tomasz Bednarek najbardziej znany jest szerszej publiczności dzięki roli Jacka Boreckiego w serialu telewizyjnym Klan. Dla mnie idealna i niepowtarzalna okazja do tego, żeby dotrzeć do bardzo szerokiej publiczności, żeby sobie tę publiczność pozyskać. Nawet jeżeli ktoś nie lubi mojej postaci, a przez to i mnie, no to też to są jakieś emocje i może będzie okazja do tego, żeby to zweryfikować i się przekonać, że to jednak jest kreacja i że ja nie jestem takim sztywniakiem jak Jacek Borecki i nie zrobiłbym takich głupot, jakie on zrobił, że podjąłbym inne decyzje i że w ogóle inaczej się komunikuje ze światem, więc to jest to. Druga płaszczyzna, no to jest cały czas praca, warsztat i kontakt z kolegami po fachu. Aktor nie ukrywa, że serial Klan ma swój specyficzny klimat, dzięki któremu jest tak lubiany. Widzę, że świat się zmienia, wchodzą nowe technologie, estetycznie też świat się zmienia. A tutaj jest pewnego rodzaju konstans i zastanawiam się, czy to nie jest właśnie fenomen albo jeden z elementów, dla którego mamy taką wierną publiczność, bo umówmy się, ludzie się boją zmian. I tutaj mają takie poczucie, że to znają, że to są te ciuchy, które kiedyś nosili, że to są te mieszkania, które kiedyś mieli tak urządzone i tak dalej, i tak dalej. Tomasz Bednarek podkreśla też, że serial, mimo że wiele w nim zawirowań, to jednak niesie z sobą wiele wartości rodzinnych. Rodzina jest szalenie ważna. No, niektórzy oczywiście się z tego naśmiewają, że wszystko się tam załatwia w rodzinie, tak? Że jeżeli się potrzebuje lekarza, no to on jest w rodzinie, adwokata w rodzinie, finansisty w rodzinie, pielęgniarki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wychodzi się poza rodzinę, wszystko się tam załatwia. No i rzeczywiście, to oczywiście jest wykreowany świat. No, my na co dzień nie mamy czasu tak celebrować śniadań, jeść wspólnie posiłków i tak często się spotykać. Najczęściej do kogoś dzwonimy albo piszemy na komunikatorach, a tam się przychodzi, tak jak się robiło w dobie, kiedy telefonów komórkowych nie było. No to jest, myślę, podpowiedzenie pewnych kierunków, no i pokazanie, że właśnie pomimo tego zmieniającego się świata są pewne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i czasami trochę zwolnić. Tomasz Bednarek to nie tylko aktor telewizyjny. Ma na koncie wiele ról teatralnych i bardzo często użycza swojego głosu w filmach dubbingowanych. Jedną z jego najbardziej zapamiętanych ról jest rola Ciastka w filmie Shrek. Z okazji Dnia Kobiet chciałem powiedzieć, że ciastek się nie je z wielu powodów. Po pierwsze, można kogoś uszkodzić, a po drugie, wiemy, że teraz cukier jest nacenzurowanym. Spotkanie autorskie z Tomaszem Bednarkiem zorganizowano z okazji Dnia Kobiet. Kobiety są bardzo ważne w naszym życiu. No w ogóle bez kobiet świat byłby straszny. Straszny. No nie jestem sobie w stanie wyobrazić świata, gdzie są sami faceci, no bo byśmy się pozabijali albo wymyślilibyśmy jeszcze coś głupszego. No to są katalizatory naszych emocji, naszej agresji. Są poza tym, no są wszystkim, co być musi. No, świat bez kobiet nie ma absolutnie sensu. Aktor podkreśla, że również w jego pracy zawodowej kobiety nierzadko odgrywały główną rolę. Miałem to szczęście, że najczęściej pracowałem z kobietami. I kiedy zacząłem być aktorem... O, właśnie, to ciekawe. Ja nigdy nie miałem agenta mężczyzny. Zawsze miałem agentki kobiety. I jak widać, chyba dobrze na tym wychodzę, więc będę się trzymał tego kierunku. No, w mojej ścieżce zawodowej też reżyserki były takimi postaciami, które wywarły spory wpływ na to, co dzisiaj robię i jak myślę o teatrze i o filmie. Tomasz Bednarek zaznaczył, że w naszym kraju kobiety ciągle są jeszcze niedoceniane i w pełni popiera wszelką walkę o ich prawa.